MTTOLO TV przedstawia. Proszę Państwa, pan Damian Kublas zakończył pierwszą połowę meczu Kielce. A ja proszę o ten kulturalny doping. Życzę wszystkiego dobrego. Dziesiąta czwarta minuta, Patryk Kapuściński i 1-0. Sędzia, nie widziałeś? Karny powinien być.
Zakończył spotkanie półfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski. Na szczeblu okręgu Jarosław Sokół Sieniawa pokonał Włoczankę 1-0 po bramce Patryka Kapuścińskiego.